Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Oprowadzanie po muzyce. W tak pięknych okolicznościach przyrody tego i niepowtarzalnej. Zapraszam Państwa na kolejny odcinek Pogadanki o flecie. Jak się gra na flecie, każdy widzi. Ale jak to zrobić, żeby powstał dźwięk? Aby powstał dźwięk, słup powietrza, który wdmuchujemy, powinien rozbić się o krawędź ścianki ustnika. Wtedy powietrze się rozszczepia i część wpada do środka rury, a część poza nią. I mamy dźwięk. Jednak nie wystarczy tak po prostu dmuchnąć. Usta należy odpowiednio ułożyć, mniej lub bardziej napiąć wszystkie mięśnie wokół ust. A także bardzo istotną rolę mają mięśnie od bioder w górę, które pomagają nam pod ciśnieniem wypchnąć powietrze. Ich pracę można porównać do pracy tłoka w strzykawce. Dzięki nim dźwięk jest po prostu dobry jakościowo i ładny. Na flecie można zagrać dźwiękiem prostym lub wibrowanym. Są różne sposoby artykułowania dźwięków. Żeby zagrać legato, należy dmuchać w sposób nieprzerwany, zmieniając jedynie chwyty. Kolejny sposób artykulacji to staccato. Wówczas przerywamy strumień powietrza językiem, który uderza w zęby, w podniebienie bądź w wargi, jakbyśmy chcieli wymówić zgłoskę tu lub du. Ciekawą techniką gry jest też frulato. Wymawiamy wtedy nieprzerwanie literkę R, która wprawia język w drgania i uzyskujemy taki oto efekt. Leży mi się tu bardzo miło, ale powiem jeszcze o flażoletach. Otóż flażolety to bardzo ciekawa technika gry, która polega na tym, że łapiemy konkretny dźwięk, który dmuchamy silniej i wyżej, niż on tego potrzebuje. I uzyskujemy wtedy takie charakterystyczne, jaskrawe brzmienie dźwięku flażoletowego. Zagram dźwięk G i potem flażolet. Myślę, że ptaszki się nie obrażą, jeśli zademonstruję jedną z technik współczesnych. Są to whistle soundy. Jak Państwo słyszeli, nie było realnego dźwięku, jedynie gwizdy, które można uzyskać w ten sposób, że właściwie nie używa się napięcia. Przykłada się usta w bardzo delikatny sposób, niemniej jednak bardzo precyzyjny, kieruje słup powietrza na krawędź ścianki. Na koniec jeszcze dodam, że flet jest instrumentem o bardzo dużych możliwościach technicznych i o bardzo szerokiej skali dźwiękowej.
od H małego aż do Fis czterokreślnego, przy czym te ostatnie, najwyższe dźwięki są używane raczej w muzyce współczesnej. W powszechnym użyciu w popularnej literaturze orkiestrowej gra się zwykle do D czterokreślnego. Dzisiaj nie będę z nimi konkurować. Chyba mnie stąd już wyganiają, więc będę kończyć. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek, który będzie niespodzianką. Do zobaczenia.